Ostatnio ogłosiłem konkurs na ten oto komputer za 8000 zł, który już niedługo ktoś z Was będzie mógł wygrać. Jeżeli jednak myślicie, że oddam go tak bez walki i nie zrobię choćby jakichś testów wydajnościowych, albo nie przetestuję go w grach, to grubo się mylicie. W dzisiejszym filmie sprawdzimy sobie, ile FPS-ów może kupić 8000 zł. I to zarówno w rozdzielczości Full HD, 1440p, 4K, jak i również, co jest absolutnym szaleństwem, sprawdzimy, czy da się grać w 8K na komputerze za 8K. Będzie się działo, także zapraszam Was, moi drodzy, serdecznie do oglądania. Gamingowy potwór, który jest bohaterem dzisiejszego odcinka, to komputer marki Gamer. I to o dziwo ze średniej półki. I aż ciężko w to uwierzyć, biorąc pod uwagę jego cenę i osiągi, bo co może niektórych zdziwić, to nie jest absolutny high-end. I jeżeli chcielibyśmy od marki Gamer propozycję komputera, który znacznie lepiej poradziłby sobie w 8K, na przykład z RTX-em 3090 Ti, zaszalejmy, to musielibyśmy wydać ponad 5 razy więcej. Co jednak czas w tym komputerze w dosyć rozsądnej, jak na dzisiejszej czasy, cenie, mamy sprzęt, który, już teraz wam dam trochę spoiler, zmiata wszelkie gry w 1080p, robiąc na przykład średnio na ustawieniach wysokich 170 klatek w Wiedźminie, około 90 klatek w Cyberpunku i 120 klatek w Red Dead Redemption 2. Zawdzięcza to m.in. karcie graficznej w postaci RTX-a 3060 Ti, która być może jest mała, jak widzicie, bo zajmuje tylko dwa sloty, jest skrócona troszeczkę, natomiast patrząc po temperaturach jest to mały, ale wariat, z temperaturami rzędu 65 stopni pod obciążeniem furmarkiem, co jest bardzo, ale to bardzo dobrym wynikiem, szczególnie, że byłem bardzo sceptycznie nastawiony tutaj, ponieważ Ampere jest układem, który bardzo, ale to bardzo mocno się grzeje, a tutaj prawdopodobnie dzięki zastosowanemu przez gamera customowemu systemowi odprowadzania ciepła udało się to w miarę utrzymać w ryzach. Do tego mamy procesor Intel Core i7-12700 z customowym chłodzeniem od gamera, dysk WD Black podłączany na NVMe i tworzy nam się z tego naprawdę bardzo przyjemny zestaw. Tym samym nie ma co się zatrzymywać na zbyt długo przy rozdzielczości Full HD i przechodzimy sobie do 1440p, gdzie przygotowałem dla Was testy w aż 5 grach, w których wreszcie udało mi się lekko ten komputer spocić. Wiedźmin spadł nam tutaj zaledwie do 133 klatek, chyba tego wyniku komentować nie muszę, zobaczymy jak będzie w 4K, może tam się szerzej wypowiem. Około 90 klatek z kolei prezentuje Red Dead Redemption 2, również na ustawieniach wysokich, co jest dla mnie o tyle istotne, że do niedawna była to jedna z najbardziej wymagających dla komputera gier, jakie tylko można odpalić, dlatego też myślę, że 1440p możemy sobie w całości odhaczyć. W 1440p do zestawienia zawitał także Fortnite, przez jednych kochany, przez drugich znienawidzony, w którym na ustawieniach high mamy 185 klatek, co jest również bardzo zadowalającym wynikiem, szczególnie oczywiście jeżeli mamy monitor z dużym odświeżaniem, a monitory 1440p 144Hz stają się teraz naprawdę bardzo, ale to bardzo tanie. Znacznie ciekawiej na pewno zrobi się, gdy przejdziemy do rozdzielczości 4K, ale zanim to nastąpi, chciałem jeszcze wspomnieć o ostatniej grze, czyli Shadow of the Tomb Raider, w którym na ustawieniach high wyciągnęliśmy 117 klatek na sekundę, czyli bardzo, ale to bardzo zadowalający wynik. Przeprowadziłem też kilka testów temperaturowych, m.in. w Cyberpunku, które pokazują, że chłodzenie tego komputera jest naprawdę na całkiem spoko poziomie, bo z taką małą kartą graficzną dobre, porządne airflow w obudowie jest naprawdę ważne, jeżeli nie chcemy mieć tostera w komputerze, a tutaj XCOMowi i gamerowi się to zdecydowanie udało. No i w kwestii kultury pracy i hałasu, jaki ten komputer generuje, sami słyszycie, że aktualnie w ogóle on nie jest słyszalny, ja bardziej słyszę wentylator w lampie niż jego wentylatory, mimo że ta lampa jest 4 razy dalej. Natomiast pod obciążeniem w poprzednim odcinku mogliście raczej zauważyć, że jest on praktycznie niesłyszalny, a na pewno jest ze 3 razy cichszy niż mój obecny komputer, który mam pod biurkiem. Jeżeli chcielibyście w ogóle usłyszeć więcej na temat konstrukcji i hardware'u tego komputera, to zapraszam na poprzedni film, gdzie też jest więcej informacji o konkursie, w którym możecie tego kompa wygrać, a 8000 zł piechotą nie chodzi. Prawdopodobnie jeżeli oglądacie to w dniu premiery, to dzisiaj jest ostatni dzień, kiedy możecie się zgłaszać, także koniecznie sobie to sprawdźcie. Czasem ja muszę jeszcze koniecznie sprawdzić ten komputer w rozdzielczości 4K. Tutaj zaczyna się robić gorąco, bo w momencie, w którym większość recenzentów by się poddała i uznała, że nie ma sensu tego komputera testować, ja się dopiero, widzowie, rozkręcam. W 4K ten komputer może, moi drodzy, nie poradził sobie śpiewająco i czasem schodziliśmy poniżej 60 klatek, w jednym przypadku nawet poniżej 30, ale patrząc na to, jak wysoka to jest rozdzielczość i jak kiedyś całkowicie nieosiągalna była, wydaje mi się, że wyniki są i tak bardzo, ale to bardzo zadowalające. Testy rozpocząłem od 5 odsłony GTA, które na spokojnie na ustawieniu wysokich wyciągało 80 klatek, co daje bardzo duży promyczek nadziei, że ta gra zadziała również w 8K, a na to przecież wszyscy czekamy. Red Dead natomiast powoli zaczyna mieć problemy, chociaż byłem w stanie w nim uzyskać średnio 59 klatek na sekundę, więc przebyliśmy tę magiczną bańkę 60. Następnie wracamy po raz trzeci do trzeciego Wiedźmina, który nie stanowi dla tego komputera żadnego wyzwania, bo wyciąga około 75 klatek na ustawieniach wysokich i to pamiętajmy, w 4K. Zresztą taką samą ocenę ode mnie dostaje także Fortnite, który wyciąga nieco
nieco ponad 100 klatek na ustawieniach high, również w 4K, co szczerze powiedziawszy jest naprawdę imponujące. I nawet mi, szczerze powiedziawszy, ja nie lubię tej gry, patrząc na te osiągi przy takiej grafice, aż się zachciało w nią grać. Także Fortnite oceniam naprawdę dobrze. Trochę gorzej natomiast niestety poradził sobie Cyberpunk, który kiedy go odpalimy na wysokich, jest zbliżony wydajnością do wersji konsolowej, czyli no mniej więcej trzyma się na 28-29 klatkach. Natomiast mamy tutaj do dyspozycji pewien wytrych, którego użycie pozwala nam zwiększyć klatki nawet o 50-60%, a mianowicie mamy DLSS. Robiłem o nim też osobny film, jeżeli nie widzieliście, to polecam sobie sprawdzić, będzie w opisie. Jest to technologia, która za pomocą sztucznej inteligencji zwiększa nam klatki na sekundę i dzięki niej komfortowo w Cyberpunka możemy grać w 40 bądź też nawet 50 klatkach i to w 4K, co jest naprawdę bardzo, ale to bardzo zadowalającym wynikiem. Tak zadowalającym, że pozwoliłem sobie nawet włączyć ray tracing na ustawieniach medium i powiem wam, że gra była bardziej niż grywalna, chociaż motion blur generalnie mnie strasznie denerwował, także pozostawiam to już do waszej oceny, które ustawienia dla was pasują najlepiej. Natomiast na końcu ostatnim testem w rozdzielczości 4K był Shadow of the Tomb Raider, który zrobił średnio 67 klatek, co jak na rozdzielczość 4K jest bardzo zadowalającym wynikiem. Ogółem w ogóle wydajność 4K oceniam zaskakująco dobrą, myślałem, że będzie troszeczkę gorzej tutaj, bo raczej nie jest to komputer polecany do tej rozdzielczości, a nawet na jego stronie internetowej widziałem benchmarki tylko w 1080p i 1440, a mamy tu jednak możliwość nawet bardziej niż komfortowego grania w większość tytułów, także ode mnie duży plus. Ale dobra, wiem, że nie dalibyście mi po prostu spokoju, gdybym nie pokazał wam osiągów tego oto peceta w najwyższej możliwej rozdzielczości, jaką możemy sobie obecnie wyobrazić. Pora na bombę, na którą czekaliście cały ten materiał, pora na ostatecznego bossa dla tego komputera, pora na rozdzielczość 8K. Znowu zaczynamy od GTA, które w rozdzielczości 7680x4320 na ustawieniach średnich, bo w 8K już się nie pchałem jakoś na wysokie, osiąga średnio 33 klatki, co w teorii spełnia nasze założenie, żeby gra była grywalna. Na konsolach ludzie grają ze znacznie niższymi FPS-ami, także wydaje mi się, że tutaj test zaliczony. I od razu mówię, może taki disclaimer, przyznaję bez bicia, że ta rozdzielczość po prostu nie ma sensu. Większość osób nie ma monitorów 8K, nawet jeśli ma, to lepiej jest sobie troszeczkę zejść z rozdzielczości i mieć lepszą grafikę, w 4K jest naprawdę i tak bardzo ostro. Natomiast z czystej ciekawości wydaje mi się, że warto zrobić też i te testy. Troszkę gorzej robi się już w przypadku Wiedźmina Trójki, który był w stanie wyciągnąć około 25-30 klatek. Powoli osiągamy tutaj niestety limit w postaci 8 GB pamięci karty graficznej, czyli tej 3060 Ti, którą mamy w tym komputerze. Gdyby było to 12 GB, to jeszcze spokojnie w kilku grach można by ją przetrenować, natomiast niestety jest to wersja 8 GB. Ale dobra, bo to was jeszcze pewnie nie zadowala, przejdźmy do czegoś, co ostatecznie moim zdaniem złamie ten komputer. Cyberpunk. Gra, która od premiery pali karty graficzne na potęgę, stał się grą, która finalnie złamała ten komputer. Po włączeniu 8K gra od razu się skraszowała, a w Crash Reporcie mogliśmy zauważyć informację o niewystarczającej ilości pamięci wideo. Dla ciekawskich podrzucam wam jednak teraz nagranie, w którym raz udało mi się odpalić grę i dojść aż do ekranu początkowego. I zobaczcie, jakie to było zlagowane. Miałem cały czas dosłownie 2 FPS-y, dlatego też Cybera sobie niestety darujemy, ale nie ma, moi drodzy, co się jeszcze łamać, ponieważ znam jedną grę, która doskonale poradzi sobie na tym komputerze w ponad 60 klatkach w 8K na najwyższej grafice. I jest to oczywiście, moi drodzy, pewnie większość z was już zgadła, Minecraft. Ale niezwykły Minecraft, bo w nim to miałem 700 tych FPS-ów w 8K, ponieważ jest to Minecraft na shaderach CUDA, tych troszkę mocniejszych, które zazwyczaj troszeczkę obniżają nam te FPS-y i tak czy siak na shaderach CUDA udało mi się tutaj zrobić średnio 90 klatek na sekundę, co oczywiście pozwala na komfortowe granie nawet na telewizorze 8K 120 Hz, jeśli w ogóle taki znajdziecie, a łatwo może nie być, ponieważ na przykład LG ZX to wydatek 140 tysięcy złotych. Przynajmniej dostawa jest za darmo, ale wydaje mi się, że tak czy siak jest to troszkę poza zasięgiem ludzi, którzy kupują komputer za 8 koła, a nie 80. No i jestem on chyba, moi drodzy, winien małe podsumowanie tego materiału. Gamer Hero z procesorem i7-12700 oraz RTX-em 3060 Ti to komputer, który nie za dobrze radzi sobie w 8K. Wow! Tego nikt się nie spodziewał! Byli w totalnym szoku. Natomiast ja dużo bardziej nie spodziewałem się tego, że ten komputer dosyć dobrze radzi sobie w rozdzielczości 4K i w większość gier nawet w tej rozdzielczości jesteście w stanie spokojnie pograć. Jasne, czasem będzie trzeba iść na jakieś zastępstwa, w grach AAA będzie trzeba zejść z ustawień na jakieś średnie, może wyłączyć ray tracing, albo włączyć DLSS, o którym wam mówiłem, który myślę, że większość problemów rozwiązuje, ale cały czas jest to możliwe i jeżeli mamy odpowiedni monitor, to możemy grać na nim w natywnej rozdzielczości bez żadnego problemu. Dużo bardziej natomiast polecam ten komputer do rozdzielczości 1440p, gdzie w grach esportowych spokojnie zrobicie te 144 klatki, natomiast w AAA-ach trzymacie się między 60 a 100 i to jest moim zdaniem złoty środek dla tego komputera, 1440p, ustawienia wysokie bądź też ultra, a gamera pod względem osiągów oceniam jako taką górną półkę w miarę jeszcze opłacalnych komputerów. I nic dziwnego w sumie, bo 8000 zł to jednak jest kupa pieniędzy, chociaż w dzisiejszych czasach oczywiście to cały czas nie jest high-end. Tymczasem myślę, że
że ten komp spokojnie pozwoli na bezkompromisowy gaming w 1440p i lekko kompromisowy w rozdzielczości 4K. I tak doszliśmy do końca tego materiału. Moi drodzy, polecam sprawdzić konkurs, który macie w opisie. Jeżeli chcielibyście ten komputer wygrać, został wam tylko jeden dzień, także polecam się bardzo, ale to bardzo spieszyć. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, o tym czerwonym guziczku na dole i do następnego!